To mój prezent od świętego Mikołaja. Już kontaktowałem się z kumplami. Dostali forsę. Doskonale. Czekają na dokładne instrukcje. Teraz wyciągniemy od niego grubą forsę, a później zwiejemy. Dobry pomysł. Mam ochotę się stąd wydostać. Ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Będę tęsknił za wami i za tym całym bajzlem. Nie pajacuj. Spójrzcie, kto idzie. Nie udawaj. Dobrze, że cię widzę. Zostaw mnie. Spokojnie, potrzebuję więcej forsy. Pośpiesz się, bo nie mam czasu. Chcę 100 tysięcy. Możesz pomarzyć. Myślisz, że mam tyle pieniędzy? Nie udawaj, przecież dobrze cię znamy. I wiemy skąd... To mój prezent od świętego Mikołaja. Już kontaktowałem się z kumplami. Dostali forsę. Doskonale. Czekają na dokładne instrukcje. Teraz wyciągniemy od niego grubą forsę, a później zwiejemy. Dobry pomysł. Mam ochotę się stąd wydostać. Ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Będę tęsknił za wami i za tym całym bajzlem. Nie pajacuj. Spójrzcie, kto idzie. Nie udawaj. Dobrze, że cię widzę. Zostaw mnie. Spokojnie, potrzebuję więcej forsy. Pośpiesz się, bo nie mam... To mój prezent od świętego Mikołaja. Już kontaktowałem się z kumplami. Dostali forsę. Doskonale. Czekają na dokładne instrukcje. Teraz wyciągniemy od niego grubą forsę, a później zwiejemy. Dobry pomysł. Mam ochotę się stąd wydostać. Ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Będę tęsknił za wami i za tym całym bajzlem. Nie pajacuj. Spójrzcie, kto idzie. Nie udawaj. Dobrze, że cię widzę. Zostaw mnie. Spokojnie, potrzebuję więcej forsy. Pośpiesz się, bo nie mam czasu. Chcę 100 tysięcy. Możesz pomarzyć. Myślisz, że mam tyle pieniędzy? Nie udawaj, przecież dobrze cię znamy. I wiemy, skąd weźmiesz tę forsę. Nie grymaś, bo mnie zdenerwujesz. Jeśli chcesz, wezmę forsę od Perełki albo niejakiej Mercedes. Zostaw je. Spokojnie, brachu. Dobrze. To bardzo dużo pieniędzy, ale zdobędę je. Tylko zostawcie moją rodzinę w spokoju. Bardzo ładnie. Widać, że umiesz się zachować. My też potrafimy, dlatego damy ci czas do jutra. Nie zapomnij o nas. Nie udawaj, że urwał ci się film. Spokojnie, brachu. Dogadamy się. Do jutra. Dranie. Zapłacicie mi za to. Jeszcze wybije wasza godzina.
Kto tam? Recepcja. Czyli, że może przyjść nawet dzisiaj. Ktoś jeszcze? Pan Felipe. Zadzwoni ponownie? Nie zostawił numeru? Nie. Dziękuję. Zanieś to do mojego pokoju. Felipe. Nie masz ani grosza, ale jesteś wolny. Co zrobisz z pieniędzmi ze sprzedaży akcji Juvenil? Może zainwestuję w jakiś interes? Od tego masz ojca. Wiesz, że mogę nimi zarządzać i dobrze je ulokować. I tak miałam szczęście, że Perła mi zapłaciła. Teraz nie chcę tego stracić. Kto powiedział, że stracisz? Wybiła ich godzina. Chcą więcej pieniędzy? Co postanowiłeś? Zrobimy to po cichu w celi. Kogo pierwszego załatwimy? Mam ochotę dołożyć Ganianowi, ale najpierw załatwię te świnie Tio. Dobrze, brachu. Dołożysz mu, a my zajmiemy się resztą. O nic się nie martw. Musisz być czujny i uważać na strażników. Dzięki. Dobrze z was, kumple. Jeszcze się poce ze strachu. Ostatnim razem było dokładnie tak samo. Jak to możliwe? Tam nie ma ochrony, nic. Co wam jest? To byli ci sami. Kto? Ci, którzy zaatakowali Perłę niedaleko więzienia. Długo nas gonili, ale uciekłyśmy. Gdzie Enrique? Jest z Matildę. Wiem, że jest z Matildę, ale gdzie dokładnie? Uspokój się, pewnie bawi się w ogrodzie. Spokojnie, jesteśmy bezpieczne. Nic nam się nie stało. I kto to mówi? Przynieś pani napar lipowy na uspokojenie. A dla pani? Też, tylko mocniejszy. Ale się przestraszyłam. Sama nie wiem, jak udało ci się uciec. Opędzałam się torbą. Rzeczywiście, sporo waży. Chyba nosisz tutaj żelazko. Nie, to nie jest damska torebka, tylko przykład białej broni. Twoja też nie jest pusta. Bez porównania. Zobacz na rozmiary. Widzę, że też masz krem. A więc Perła sprzedała Juvenil. Nie potrafiła sobie z tym poradzić. A co u mamy? Bez zmian. Muszę się jej pozbyć. Najchętniej chodziłaby tylko na zakupy. Szkoda, że się z nią pokłóciłeś. Teraz ja muszę ją znosić. Jak się masz, babciu? Dobrze. Nie widzieliście gdzieś Matildę? Nie. Co się dzieje z babcią? Myślę, że traci rozum. Zwariowałaś? Przyprowadzasz tutaj dziecko? Miałam przyjść bez względu na wszystko. Perły nie ma, nic nie zauważy. Mam nadzieję, bo wtedy pożegnamy się z czarnymi perłami. Wszędzie ich szukałam i nic. Mamy inne wyjście. Może zrobimy wymianę? Nie chcę spędzić resztę życia w więzieniu. Więc ich szukaj. Cześć, mały. Nie ma go na górze. Nigdzie go nie ma. Przeszukaliśmy cały dom. Trzeba zawiadomić policję. Masz rację. Gdzie jest moje dziecko? Chcę zgłosić zaginięcie mojego bratanka. Ciekawe, jak to wytłumaczysz, Roberto. Nie gadaj głupstw. Dziecko zaraz się znajdzie. Jeśli ta żmija piśnie jeszcze jedno słowo, załatwię ją jednym ciosem.
Moje dziecko, gdzie byłaś? Przepraszam, już się znalazło. Zabrałam go do parku, żeby się nie nudził. Miałaś nigdzie nie wychodzić. Nie rozumiesz moich poleceń? Skoro tak, to zabieraj swoje rzeczy i wynoś się. Zwalniam cię. Uspokój się. To nie zabawa. Enrique grozi niebezpieczeństwo i nie pozwolę, żeby ta idiotka tak go narażała. Nie przeżyłabym, gdyby coś mu się stało. Przecież wszystko jest w porządku. Wiem, ale Matilde musi odejść i to natychmiast. Mówiłam ci, żebyś nigdzie nie wychodziła. Zabieraj się stąd. Na co czekasz? Zabrałam go do parku, żeby się pobawił. Miło pana widzieć. Dziękuję. Wejdź. Jak się czujesz? Dobrze. Usiądziesz? Chętnie. Nigdzie się nie śpieszysz? Nie, odkąd straciłem pracę, nie mam dokąd iść. Słyszałam o Juvenil. Co za pech. Cóż. Ślicznie wyglądasz. Przypominam piłkę plażową. Ale za to bardzo ładną. Naprawdę? Zawsze byłaś bardzo ładna. Teraz jesteś jeszcze piękniejsza. Napijesz się soku? Przyniesiesz mi? Tak. Cytrynowy? Pomarańczowy. Z lodem? Już nigdy nie zostawię cię samego. Wybaczysz mi? Proszę. Pani Perło. Proszę mi wybaczyć. Nie chciałam pani przestraszyć. Nie chciałaś, ale ci się udało. Nie chcę odejść, nie mając pani wybaczenia. Matilde. Słucham. Będziesz posłuszna, jeśli dam ci jeszcze jedną szansę? Pozwoli mi pani zostać? Obiecuję, to się już nigdy nie powtórzy. Dziękuję. Co ona tu jeszcze robi? Zaraz sama ją wyrzucę. Nie, poczekaj. Pani Perła była tak dobra, że pozwoliła mi zostać. Zaraz wracam. Nigdzie nie pójdziesz. Nie chcę być sama. Mam na głowie tyle spraw. Zaraz przyjdzie dekoratorka wnętrz. Nie mogę siedzieć tutaj jak w więzieniu. Nikt cię nie zatrzymuje. Jeśli chcesz, to sobie idź. Przygotować pani napar z lipy? Po co? Pomoże na uspokojenie. Sama się napij, przyda ci się. Co się dzieje w tym domu? Krócej będzie, jeśli powiem, co się nie wydarzyło. Najpierw Matilde wykradła dziecko, ale później poszła przebłagać Perłę i ta jej wybaczyła. Wykradła? Jak to? Tak, ale wróciła. Pewnie wcale nie chciała go porwać. Nie uwierzę w te bzdury. Nie ma mowy, to jest bardzo podejrzane.
Perła zaczęła krzyczeć, że ziemia się trzęsie, a oni uwierzyli. To był dobry pomysł. Inaczej nie wiadomo, co mogłoby się stać. Trzeba uważać, dokąd się chodzi. Wszędzie można spotkać łajdaków. Felipe jest taki wykształcony, a okazał się złodziejem. Głupia Perła. Nawet nie potrafiła wsadzić go do więzienia. Skoro mowa o złodziejach, gdzie jest Jazmín? Opiekuje się Mercedes. Nie opuszcza jej ani na chwilę. Chyba żałuje tego, co zrobiła. Zaniosę Perle torbę. Dziękuję. Junior, to cud, że cię widzę. Słucham. Od kiedy jesteś z tą swoją aborygenką, zrobiłeś się strasznie nudny. Jestem z osobą, którą kocham. Skoro dla ciebie to nudne, miłość to iluzja, nie istnieje. Mówisz tak, bo nigdy nikogo nie kochałaś. Tylko nie mów, że z miłości znosiłeś wszystkie wybryki mamy. Dla ciebie też się poświęcałem. Chciałem, żebyś miała dom. Jak się czujesz? Już lepiej, uspokoiłam się. Przyniosłam twoją torbę. Zostawiłaś na dole. Zapomniałam o niej, dziękuję. To wszystko musimy kupić. Przypomnij mi, żebym... Kochanie, nie bierz tego do buzi. I nie zabieraj nigdzie dziecka. Proszę się nie martwić. Zejdę na chwilę do Patricji, a ty nie spuszczaj go z oka. Oczywiście, zostanę z nim. Pablo, mówiłam, że wpakujesz mnie w kłopoty. Nawet przez chwilę nie jestem sama. Jak mam szukać tych przeklętych pereł? Pewnie trudno było sprzedać juvenil, ale w ten sposób udało wam się rozwiązać inne kłopoty. Jestem zły, że ci, którzy przyczynili się do upadku juvenil, nie ponieśli za to kary. Felipe nie daje oznak życia, a Jazmín korzysta w najlepsze z kart kredytowych ciotki Mercedes. Z czego teraz będzie żyła twoja ciotka? Trochę pieniędzy odzyskała. Perła spłaciła mnie, a resztę oddała matce. A ty? Znalazłem sobie pracę. Gdzie? W juvenil. Nowy właściciel proponuje mi stanowisko prezesa. Czyli wracasz do tego samego? Nie. Dostanę dogodne godziny pracy, żebym... Żebym mógł spędzać więcej czasu z kobietą, którą kocham. Jesteś zakochany? Jak nigdy. Jest ładna? Cudowna i mądra. I pewnie nie urządza ci awantur. Wcześniej urządzała mi sceny, ale lepiej o tym nie mówić. Spotykasz się z nią od dawna? Tak. Przyprawiasz mi rogi? Nie. Jak się nazywa? Lubi dramatyzować i przesadzać, a wszyscy mówią na nią Gina. Hipokryta. Daj spokój, przecież mówię o tobie. Kocham cię i pragnę z całego serca, ale jeśli ty mnie nie chcesz... Ja też cię kocham, ale myślałam... Thank you.
Ależ nuda. Dzisiejsze dziewczyny interesują się tylko rock'n'rollem. To chyba wypadło z torby perły, odniosę jej. Idę na górę, mogę jej zanieść. Właśnie schodzi. Coś ci wypadło z torby. Co to jest? Dlaczego tak zbladłaś? Co się stało? To wyniki moich badań. I co? Jestem w ciąży. Co? Ale kiedy? Mamo, co ci jest? To z radości. Biedne dziecko i tak nigdy nie zobaczy swojego ojca mordercy. Zanim coś powiesz, lepiej mocno ugryź się w język. Roberto będzie taki szczęśliwy. Już nigdy nie będę szczęśliwy. Może to wszystko kara za moją przeszłość? Aż tak zgrzeszyłeś? Używałem życia. Miałem wszystko. Pieniądze, kobiety, wolność. Przede wszystkim wolność. Tak, ale nie wiedziałem, co to znaczy. Zdobywałem kobiety, trwoniłem pieniądze. A dwie miłości mojego życia były przeze mnie nieszczęśliwe. Dwie? Perła i Julieta. Cześć. Wiedziałem, że cię tutaj znajdę. Mnie? Tak. Zobacz. Ładny, ale niestety nie mam pieniędzy, żeby za niego zapłacić. Dziękuję. Poczekaj, nie chcę go sprzedać. Kupiłem go dla ciebie. Jestem twoim wielbicielem. Muszę się jakoś wyróżniać. Ciekawe, ilu innym mówiłeś to samo. Dziękuję za prezent. Poczekaj. Przepraszam? Chcesz coś kupić? Jesteś nieszczęśliwa? Miałam nadzieję, że zaprzyjaźnię się z Perłą, ale to chyba niemożliwe. To coś poważnego? O czym mówisz? O twoich kłopotach. Matilde zupełnie zamydliła oczy Perle. Na mnie już nikt nie zwraca uwagi. Może źle postępujesz? Najpierw recytowałeś mi wiersze, a teraz mówisz, że źle postępuję? Sam źle postępujesz. Tak myślisz? Dosyć tego. Wygląda na to, że lubisz plotkować. Jeszcze chwila, mnie odprawisz. Jak dotąd byłem miły i ustępowałem ci we wszystkim, ale teraz jesteśmy zaręczeni i należy mi się szacunek. Wyszło szydło z worka. Lepiej nic nie mów, bo skończysz jak Maria Antonina. Jak? Obcięto jej głowę. Uważaj, żebym to ja cię nie odprawił. Co się stało? Ta pokraka będzie miała dziecko z Robertem. Co cię to obchodzi? On i tak będzie siedział w więzieniu przez wiele lat. Nie pozwolę, żeby miała coś, czego ja nie mam. Nie wiedziałam, że tak jej nienawidzisz. Z całego serca. Bez przesady. Stanęła na mojej drodze. Zdobyła ciotkę Mercedes, Roberta, Juniora i Juvenil. Wszyscy ją kochają, a mnie nikt. Nie martw się. Już dłużej nie będzie cię niepokoić. Rozumiesz? Będziesz miał braciszka, który pokocha cię tak bardzo, jak my z tatą. Jestem zmęczona.
Spójrz. Kochanie, jak się czujesz? Spodziewam się dziecka, naszego dziecka. Kocham cię, zobaczysz, będziemy bardzo szczęśliwi. Nie zabierajcie ich. Zostawcie ich. Przepraszam, myślałam, że pani nie śpi. Mały chciał tutaj zajrzeć. Dobrze się pani czuje? Tak, dziękuję. Zabierz dziecko na śniadanie, zaraz przyjdę. Dzisiaj jest ważny dzień. Uważaj, żeby nie zadrżała ci ręka, bo wtedy możesz mieć kłopoty. Masz jeszcze czas, żeby się wycofać. Nie ma mowy. On zaraz przyjdzie po pieniądze i powinien dostać za swoje. A więc wszystko zgodnie z planem? Tak. Dzisiaj jest dzień odwiedzin. Przyjdzie twoja żona. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ściano. Witaj, Perło. Jak się czujesz? Już lepiej, mam tylko mdłości. To normalne, kiedy spodziewasz się dziecka. Prawda, Mercedes? Kiedy byłam w ciąży z Mauro, nigdy źle się nie poczułam. Ciociu, daj spokój. Mama ma kłopoty z pamięcią. To kwestia wieku. Idziesz odwiedzić Roberta? Tak. Musimy omówić wiele spraw. Octavio, może pójdziesz ze mną? To cię zainteresuje. Nie mogę, jestem zajęty. Dlaczego ostatnio zrobiłeś się taki nerwowy? Łapcie go, ten pijak mnie okradł. Felipe. Felipe? Felipe? Ale się denerwuje. Jak mu to powiedzieć? Zrobię poważną minę i oznajmię Roberto. Nie, inaczej. Roberto, zostaniesz ojcem. Roberto. Ostatnie dni dłużyły mi się w nieskończoność. Coś się stało? Myślałam, że się ucieszysz, że masz taką skwaszoną minę. Lepiej już idź. Nie żartuj, bo oberwiesz. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, zrozumiałem, że cię nie kocham. Co? Nie kocham cię i nigdy nie kochałem. Jeśli to żart, to bardzo kiepski. Wcale mi się nie podoba. Musisz to wreszcie zrozumieć. To nieprawda. Inaczej nie ożeniłbyś się ze mną. Nie wiesz, do czego jestem zdolny, kiedy chcę coś zdobyć. A więc cały ten numer ze ślubem był tylko tak, żeby dostać dowód miłości. Trochę mnie to kosztowało, ale udało się. Tak samo było z Julietą. Ty, draniu. Uważaj, co mówisz o mojej przyjaciółce. Julieta była wspaniała.
Ale i głupia. Skoro mnie nie kochasz i wolisz być sam, proszę bardzo. Ale ja się nie poddam. Nie zostawię cię. Dobrze, że jesteś sama. Chcesz mnie zabić, jak innych, którzy ci zawadzali? Co ty mówisz? Nie udawaj. Wiem, że zabiłeś doktora Buenrostro, Bernarda i Eugenię. Nie zabiłem Eugenii. Kto tak powiedział? Znalazłam jej list. To jedyny dowód potwierdzający twoją winę. List? Przepraszam za najście, ale musi pan iść z nami na komisariat. Tata? Octavio Fantini Santiago, prawda? Tak, to mój mąż, ale po co ma z wami iść? Nasz zatrzymany twierdzi, że ma dowody oskarżające pana Fantini o zamordowanie Eugenii Martinez González i doktora Buenrostro. Ten list istnieje? Gdzie on jest? Jeśli znajdzie go policja, już po mnie. Zgubiłam go. Jak to? Przypadkowo znalazłam go w kuchni, w śmieciach i włożyłam do książki, którą pożyczyła ode mnie Perla. Perla wystawia mnie na próbę. Już wie, że ich zabiłem. Więc dlaczego tego nie zgłosiła? Nie wiem, ale muszę na nią uważać. A ty jak najszybciej znajdź ten list. Przyznaj się. Wcześniej czy później policja wpadnie na trop listu. Wtedy nie będę mogła ci pomóc. Nie pójdę do więzienia, a ty mnie nie wydaj. Bo wtedy się zabiję i to będzie twoja wina. Co słychać, brachu? Idzie twój znajomy. Tęskniłeś za nim? Witaj, przyjacielu. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Oczywiście, trochę trwało zdobycie całej sumy, ale już ją mam. Widzicie, jak łatwo poszło? A nie mówiłem? Sam zobaczysz. Spokojnie. Spotkamy się, kiedy zechcesz. W mojej celi. Dlaczego w twojej? Chyba nie chcecie tego robić tutaj, przy wszystkich. Nie traćcie go z oczu. Czy coś się stało? Nie. W razie czego proszę zawołać. Nie kocham cię i nigdy nie kochałem. Dobrze się czujesz? Posłał mnie do diabła. Chciałam mu powiedzieć, że jestem w ciąży, a on nagle stwierdził, że nigdy mnie nie kochał. Uspokój się. To dla mnie za dużo. Zawsze tak mówił, odkąd się znacie. Znowu cię okłamał. Wolę wyjechać jak najdalej stąd, żeby nikt mnie nie okłamywał. Już nic mnie tutaj nie trzyma. Padam ze zmęczenia. Przecież to ja jestem obładowany jak osioł. Pomóc pani? Tak. Czuję się jak wielbłąd trzech króli. To wszystko dla naszego dziecka. Bałam się, że już nigdy nie będzie tak radośnie. Jesteście wspaniałą parą. Alexis jest cudowny, prawda? Czasami. Moniko, zabierz to na górę. Cieszę się z waszej zgody. Zawsze będzie jakieś ale. Muszę tylko uważać, żeby nie dać się sprowokować. Ciekawe.
To jeszcze dzieci. Tak, ale wkrótce zostaną rodzicami. To nie był Felipe. Tęsknię za nim i wszędzie go widzę. Skończyła się. Jasmin, dlaczego mnie zdradziłaś? Jak mogłaś? Daj na flaszkę, stary. Wszystko się skończyło. Siadaj. Pośpiesz się, nie mam czasu. Skąd ten pośpiech? Dostaniesz to, czego chciałeś. Właśnie. Tylko mnie nie denerwuj. Teraz ucieszą się nasze żony i dzieci. Nie sądzę. Idziemy czy nie? Chodźmy. Na pewno jest gdzieś tutaj. Przeszukałem wszystkie zakamarki, szafy, szuflady. A może oddała go policji? Przeklęta Eugenia. Toniu, poczekaj, dokąd tak się śpieszysz? Pani Mercedes mnie woła. Chcę ci o coś zapytać. O co? Czy Pablo, po powrocie z Queretaro, pokazywał ci jakiś dziwny list? Pablo nigdy nie pokazywał mi żadnego listu. Na pewno? Ja o niczym nie wiem. Matilde, dawno cię nie widziałam. Co słychać? Co cię ugryzło? Są na zewnątrz. Nie wiem, co robią. Pamiętajcie, kiedy wejdą do celi, odpychamy Ganiana i Uya. Juan, zamykasz Roberta i Tio w celi. Będziemy go osłaniać. W porządku. Nie możesz wyjechać. Roberto powinien się dowiedzieć, że będziecie mieli dziecko. To tylko moje dziecko. Ale nie zabierzesz Enrique. Przecież to mój syn, nie zostawię go. To także dzieci Roberta. Ma do nich prawo. Miał. Teraz to mnie chroni prawo, dlatego mogę spokojnie wyjechać. Nie wiesz, co się tutaj stało? Nie. To pewnie sprawka Pabla. Zapłaci mi za to. Dziwne, prawda? Tak. Ale lepiej nikomu o tym nie mówić. Dlaczego? Pani Perła ma ostatnio wiele kłopotów. Nie chcę, żeby to zaszkodziło jej ciąży. Moja biedna przyjaciółka. Co? Wiem, co mówię. Nikomu o tym nie powiemy. Nikomu. Możesz mi pomóc sprzątać? Muszę iść do pani Mercedes. Cała szafa do góry nogami. Co to za okazja? Chciałem zaprosić cię na obiad i przypomnieć sobie dawne czasy. Myślałam, że to już przeszłość. Jak mógłbym zapomnieć? Razem spędziliśmy najbardziej szalone chwile. Szalone? I najpiękniejsze.
Może przyjdziesz pracować do Madame Bell? Nie chcę o tym mówić. Porozmawiajmy lepiej o naszym związku. Chcesz się poskarżyć? Nie dramatyzuj, nie o to chodziło. A o co? Chcę, żebyś wiedziała, jak ja to sobie wyobrażam i czego oczekuję jako mąż. A później ty powiesz, co o tym myślisz. Jakie to proste, prawda? Nic z tego. Jeszcze nie skończyłem. Poczekaj, później powiesz, co zechcesz. Ja też chcę usłyszeć, czego oczekujesz od naszego małżeństwa. Wysłuchajmy się nawzajem. Dobrze, ale o co ci chodzi? Musimy dojść do porozumienia. Kocham cię i chcę dla was jak najlepiej. Potraktujmy to poważnie i wypracujmy jakiś kompromis. Dobrze. Możemy przynajmniej spróbować. Ale zacznę pierwsza. To będzie długa lista. Przemyślałeś wszystko? Muszę znaleźć ten list i ty mi w tym pomożesz. Jak? Tonia coś wie. Teraz rozumiem, dlaczego tak się mnie boi. Nie sądzę. Wolałaby się stąd wynieść, niż ryzykować, że coś jej zrobisz. Nie broń jej. Jesteś moją matką. Nie muszę ci pomagać. Jednak za bardzo cię kocham, dlatego stchórzyłam. Daruj sobie te przemowy. Musisz przeszukać cały dom, szczególnie pokój Toni. Może to ona znalazła list. To chyba nie jest nasz najlepszy dzień. Dla mnie to nic nowego. Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? O tym, że kochasz Felipe? Miałaś rację. Choć sama nie chcę się do tego przyznać i jestem zła. To nie powód do złości. Spotkałam go. O czym rozmawialiście? Nie zamieniłam z nim ani słowa. Był w łachmanach. Wyglądał, jakby mieszkał na ulicy. Jak to? Kroiło mi się serce na jego widok. Jest alkoholikiem. Stoczył się na samo dno. Mówiłem, że nie mam pieniędzy. Zapraszamy cię tutaj, bo jesteś jednym z nas. Ta sama bieda. Nie jestem taki jak wy. Jak to nie? Chodź, siadaj. Ostrożnie. Jesteś gringo, ale to niewiele zmienia. Przyjmiemy cię takiego, jaki jesteś. Co to za ubranie? Podoba ci się? Idź, przejrzyj się w lustrze wody. To mój prezent od świętego Mikołaja. Już kontaktowałem się z kumplami. Dostali forsę. Doskonale. Czekają na dokładne instrukcje. Teraz wyciągniemy od niego grubą forsę, a później zwiejemy. Dobry pomysł. Mam ochotę się stąd wydostać. Ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Będę tęsknił za wami i za tym całym bajzlem. Nie pajacuj. Spójrzcie, kto idzie. Nie udawaj. Dobrze, że cię widzę. Zostaw mnie. Spokojnie, potrzebuję więcej forsy. Pośpiesz się, bo nie mam... To mój prezent od świętego Mikołaja. Już kontaktowałem się z kumplami. Dostali forsę. Doskonale. Czekają na dokładne instrukcje.
Teraz wyciągniemy od niego grubą forsę, a później zwiejemy. Dobry pomysł. Mam ochotę się stąd wydostać. Ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Będę tęsknił za wami i za tym całym bajzlem. Nie pajacuj. Spójrzcie, kto idzie. Nie udawaj. Dobrze, że cię widzę. Zostaw mnie. Spokojnie, potrzebuję więcej forsy. Pośpiesz się, bo nie mam czasu. Chcę 100 tysięcy. Możesz pomarzyć. Myślisz, że mam tyle pieniędzy? Nie udawaj, przecież dobrze cię znamy. I wiemy, skąd weźmiesz tę forsę. Nie grymaś, bo mnie zdenerwujesz. Jeśli chcesz, wezmę forsę od Perełki albo niejakiej Mercedes. Zostaw je. Spokojnie, brachu. Dobrze. To bardzo dużo pieniędzy, ale zdobędę je.